Proszę o kilka słów podsumowania pana trenera Miśniewicza. Tutaj panie trenerze, do tego mikrofonu. Dzień dobry. Na pewno jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym. Ja i moi zawodnicy i wszyscy ludzie, którzy pracują w klubie na co dzień. Jechaliśmy do Gdańska na trudne spotkanie. Lechia pokazała w ostatnich meczach, że gra bardzo dobrze w piłkę. Chociaż w niektórych meczach jej tego szczęścia brakowało, żeby tych punktów nie zdecydowało więcej. My jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Każdy mecz to jest walka o przetrwanie. I dzisiaj tym zwycięstwem jak gdyby znowu odbudowaliśmy swoją nadzieję na to, że jest szansa, żeby ten cel ostateczny osiągnąć. Na pewno długa droga przed nami, nie tylko do Bielska dzisiaj, ale do tego, żeby się utrzymać w lidze, bo jednak ta kula u nogi w postaci 6 punktów z jesieni cały czas ciąży. Staramy się jak najmniej rozmawiać o wynikach dużym przeciwnym. Wiem, że dzisiaj wygrał Bełchatów, wczoraj wygrała Pogoń, ale my nie mamy wpływu na tamte wyniki, mamy tylko wpływ na to, co sami robimy. Cieszę się bardzo, że wydaje się bardzo trudne spotkanie. Nie był to może wielki mecz, ale dla mnie jako trenera był to wielki mecz pod względem charakteru zespołu, pod względem odpowiedzialności, pod względem zaangażowania i cieszy mnie ta postawa zawodników, że wytrzymują na trudnym terenie w Gdańsku. Nie tylko chodzi o przeciwnika, ale też o boisko, bo to boisko było dzisiaj bardzo grząskie, a mimo wszystko poza krótkimi fragmentami, gdzie Lechia spychała nas własne pole karne, jakoś próbowaliśmy utrzymywać piłkę w grze. Może zbyt wielu sytuacji nie stworzyliśmy, ale byliśmy skuteczni, to czego nam zabrakło przed tygodniem. Cieszę się bardzo, że idę przychodzi do Boska, on tu 2 razy wygrał, ja też wygrałem na tym pięknym stadionie 2 razy. Także myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poprosiłbym trenera Kaczmarka o kilka słów podsumowania tego meczu. Na pewno zagraliśmy słabsze spotkanie jak we Wrocławiu ze Śląskiem, co nie znaczy, że powinniśmy ten mecz dzisiaj przegrać. Bo Beskidzie oddał 2,5 strzału na bramkę i nie wygrało mecz, bo po prostu gra się po to, żeby strzelać bramki. A my strzeliliśmy 2 bramki. Mieliśmy trochę tych sytuacji. Niemniej jednak popełniamy bardzo proste błędy. To są błędy z elementarza piłkarskiego. Bramka pierwsza dla Podbeskidzia. Nie wiem, czy to jest prezent, czy to dzisiaj Mikołaj Święty jest 6 grudnia. My kolejny raz dajemy prezent przeciwnikowi, żeby później gonić wynik. Odkryliśmy się, dostaliśmy drugą bramkę. Jest, myślę, jakiś pasmo niesprzyjających okoliczności. Wczoraj po treningu zgłosił niedyspozycję Bartek Kaniewski. Dzisiaj musieliśmy wrócić do Michała Buchalika. Przegraliśmy kolejny mecz, myślę, w wyniku bardzo prostych błędów. Pociechą z tego meczu jest to, że strzelił Junior Szankowski 5. bramkę, która mogła być ozdobą niejednego stadionu. Dziękuję bardzo. Jest czas na pytania, proszę. Głos Strzkiewicz, Orzesław. Pytanie do trenera Michniewicza. Strasznie się pana sędziów zdenerwował po końcowym gwizdku, bo nawet nie było tej radości widać ze zwycięstwa pana, jeśli się chodzi o pańską osobę, a gdzieś tam coś, te uwagi bardzo zdenerwowane, pan wchodził do tunelu, co spowodowało taki poziom wysokiej irytacji pańskiej. Kuba, masz rację. Byłem zdenerwowany, bo okoliczności były takie, a nie inne. Ja już parę meczów w swoim życiu rozegrałem, gdzie prowadziliśmy 2-0 i nie potrafiliśmy tego meczu wygrać, mając 2-3 minuty do końca, między innymi jeden z takich meczów prowadził sędzia Marciniak we Wrocławiu z Widzewem. Prowadziliśmy 2-0 i w 95. zremisowaliśmy 2-2. Mając to w pamięci, przestrzegając zawodników przed czymś takim, że 2-0 to jest paskudny wynik ze względu na psychikę, nie udało nam się uniknąć tej straty bramki i końcówka była bardzo nerwowa. Miałem pretensje o to, że ja nie dostrzegłem żadnych przerw. Ja rozumiem, że sędzia 23 minuty to są tylko minimalny czas, ale w tym doliczonym czasie gry nie było żadnych przerw, a Lechia wykonywała jeszcze rzut wolny, już była prawie 4. minuta. I kotłowało się i te emocje buzują. Myślę, że z każdym meczem te emocje będą coraz większe. Im bliżej końca będzie, im bliżej ten margines błędu będzie mniejszy, to ja i moi zawodnicy będziemy przeżywać trudne chwile. Nie ukrywam, że takie mecze, walka, utrzymanie w tak trudnej sytuacji kosztuje mi wiele nerwów. Pracowałem w różnych klubach, w różnych sytuacjach, ale to jest to dla mnie olbrzymie doświadczenie. I myślę, że przyda się w przyszłości, a to, że akurat w taki czy inny sposób się zachowałem, to tylko i wyłącznie nerwy, bo była szansa na zdobycie 3 punktów, remis nas by tutaj nie cieszył w takiej sytuacji, gdy prowadziliśmy 2-0. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie?
trenera Kaczmarka. Proszę o rozwinięcie tego, co się stało z Kanieckim. I czy w Lechii jest coś takiego jak problem z bramkarzami, ponieważ jest to kolejny mecz, w którym bramkarz no, współuczestniczy przynajmniej w tym, że Lechia traci gole. No jak widać, to się taki problem zrodził, bo tego problemu nie było. No jest to zbieg nieszczęśliwych okoliczności kontuzja Małkowskiego, od później wielomiesięczna rehabilitacja, nadarwał mięsień. W przypadku Kanieckiego złamane przedramię, kość łokciowa. Wczoraj po treningu zaczęła go boleć ręka. No i po konsultacji z doktorem Pawlakiem, który zrobił dodatkowe oględziny, powiedział, że na tą chwilę nie nadaje się do bramki. Stąd automatycznie musiała nastąpić zmiana. Natomiast co do przedłużenia przez sędziego meczu o 3 minuty, to 6 zmian to daje równe 3 minuty według przepisów obowiązujących. Bo każdy sędzia daje 30 sekund na zmianę i to jest nie pierwszy raz. Jak chcesz, sędzia międzynarodowy, były Wójcik, to wytłumaczy. Zmiany wydłużają czas grania. Ale nie robiliśmy zmiany wyliczone przez. Nie, ale czas się przedłuża cały czas. Obce zmiany. No i ja uważam, że sędzia nie popełnił błędu, a co do sędziowania nie może mieć pretensji, bo jak ktoś by mógł zważać pretensje, to myślę, że bardziej my jak ty. No. Nie, zostawmy sędzia. Sędzia tutaj jest. No, sędzia, wygrałeś mecz, jeszcze walcz dalej. Wyraźnie. My tutaj nie przyjechaliśmy wojować z sędziami, przyjechaliśmy grać w piłkę z Lechią, a byłem zdenerwowany, trener Bubał Kaczmarek ma rację. Pół minuty, ja to doskonale ten przepis znam, ale to skoro stwierdziliśmy 3 minuty, akcja już była czwartej, miał się ten rzut wolny. Tylko o to miałem pretensje i o to, że w tym meczu sędzia ani razu nie odwizał faulu na Demianie. Nie widziałem takiej sytuacji, a wiele razy Demian był skakał mu na plecy po kolei zawodnicy Lechii, a w drugą stronę takie faule widzą, ale to są emocje, ja nie mam żadnych pretensji do sędziego, wygraliśmy mecz, dziękuję, pójdę mu podziękować i tylko tyle. W emocjach dostał się nic w ogóle, że oka mu nie widać i sędzia nie zareagował, nawet nie widział, że faul nie jest. Też nie widziałem szczerze. No wygląda jak wygląda, no z faktami nie można dyskutować. No. Problem. No jest problem, że mamy w tej chwili zdrowego Buchalika i młodego naszego wychowanka Sobczaka. I postaramy się w tym składzie personalnym ten problem rozwiązać. Zresztą rozwiązujemy wiele innych problemów, to nie tylko problemy w bramce.